Siema, siema, to rolniki profesjonalne. Mamy dzisiaj 15 listopada, akurat skończyliśmy kosić ostatni kawałek z kukurydzą. Jednak nie było tak naprawdę okazji na prezentację instalacji do suszenia kukurydzy i nie tylko, bo cały czas było coś, tak powiem, innego. Suszarnię kupiłem już w sierpniu, przyjechała we wrześniu, a złożona była w październiku. Ale zacznijmy od samego początku, ponieważ miała być suszarnia daszkowa, ale oglądając suszarnie daszkowe i tak dalej, stwierdziłem, że nie pójdę w tym kierunku do końca, ponieważ tutaj mam zbyt mało miejsca, żeby taką suszarnię zainstalować. Zmieściłaby się, jednak ostatecznie odszedłem od tego pomysłu, oglądałem dwie sztuki. Też ich stan techniczny nie był do końca taki, jaki bym chciał, żeby był, więc poszedłem w zupełnie innym kierunku, w kierunku suszarni mobilnej, która tak naprawdę dzisiaj stoi tutaj, za chwilę może stać w zupełnie innym miejscu. No i może w ogóle zacznijmy od suszarni, bo tak naprawdę to jest nasze serce na dzisiaj. Suszarnia GTO Pico 525XE. Jest to suszarnia na gaz. Zresztą widzieliście zbiornik przed chwilą na samym początku. I jest to suszarnia napędzana teraz wałkiem WOM. Nie ma osłony, wiem, ale po prostu co chwilę tutaj sprawdzam, doglądam i patrzę, czy wszystko chodzi tak, jak powinno chodzić. Bo no jest to pierwszy raz, pierwszy rok, więc mam możliwie łatwy dostęp do wszystkiego. Jednak jest to suszarnia 14-tonowa, suszarnia, która przyjechała do nas w częściach, w sensie było wszystko rozłożone, był osobno palnik, była osobno rama, było osobno blachy, osobno żmijka i tak naprawdę decyzja, dlaczego 14, była trochę decyzją spontaniczną, bo mogłem wziąć 12 złożoną albo 14 rozkręconą. Jest to suszarnia, która jest ściągnięta, ona nie chodziła w Polsce. Po zdjęciach bardzo ładna, elementy, które były widoczne na placu, też praktycznie bez jakichś tam większych zarzutów, oprócz żmijki głównej, którą później napawaliśmy. Ale mówię, podobają mi się te zdjęcia, podoba mi się stan tych części, które widzę, a wszystkie inne suszarnie, które widziałem prędzej, były po prostu szrotem. Więc mówię, dobra, ryzyk fizyk, dlatego też nie pokazywałem jej prędzej, bo wiedziałem, że będzie ostre komentowanie, że jest to głupota, że po co i tak dalej. Jednak z perspektywy czasu, chociaż nie ukrywam, że w pewnym momencie też stwierdziłem, że to jest głupota, z perspektywy czasu stwierdziłem, że była dobra ta decyzja, ponieważ mieliśmy ją rozebraną na części pierwsze, sprawdziliśmy każdy element, każde łożysko zostało wymienione, każda żmijka została naprawiona. I znamy ją od podszewki, można powiedzieć, więc nie była to finalnie decyzja zła, tylko czasochłonne było jej składanie. Więc tyle. Suszarnia 14-tonowa, ponieważ bardzo dużo osób mówiło, że w 14-tonową i tak wchodzi 12 ton z haczykiem mokrej, więc idealnie pod metal techa czy pod zasławkę, jednak i tak czy siak w praktyce po jakiejś tam godzinie, półtorej, dosypuję kolejne półtorej tony gdzieś kukurydzy, tak strzelam teraz, ile to tam jest dokładnie, żeby po prostu to ciepło było możliwie jak najefektywniej wykorzystane. Myślę, że jakiś taki film odnośnie kosztów i porównania zrobię zupełnie osobno, bo ten film i tak będzie długi. Więc, no mówię, decyzja wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że jest dobra. Zobaczymy za rok, za dwa, jak to będzie po prostu działało. Jeśli chodzi o palnik, tutaj mamy palnik 525, palnik gazowy. Jeśli chodzi o stan elektryki, tutaj został określony przez serwisanta jako bardzo dobry. Mamy tutaj sterownik do temperatury ziarna, sterownik od palnika. Wszystko, że tak powiem, działa, oprócz tego, że jest wymieniony moduł od czujnik zaniku płomienia, jak dobrze pamiętam, że kiedy dojdzie temperatura ziarna do 50 stopni, przykładowo, wtedy nam się palnik rozłączy, ale nam się nie załączy na nowo. To jest do wymiany, do zrobienia. Taka sytuacja miała miejsce dosłownie raz. Więc to tutaj akurat nie jest problem, na to można bez większego
problemu działać. Żmijka dolna nie jest używana, za chwilę powiem dlaczego. No i wszystkie czujniki, wszystko jest sprawne, więc pod tym względem jest ok. Na początku palił nam się płomień na pomarańczowo. Były wyczyszczone dysze i jest o wiele, wiele lepiej. Z tym, że w ogóle mieliśmy na samym początku mega problem, jeśli chodzi o dogrzewanie i długość suszenia, ale to była po prostu głupota, znaczy się moja głupota, bo nie ogarnąłem na pierwszych dwóch suszarniach, że temperatura jest w Fahrenheitach, a nie Celsjuszu. I bardzo szybko nam się dochodziła tam do 120 Fahrenheitów i wtedy nam się ten główny palnik rozłączał i chodziło tylko na tym, nazwijmy to, podtrzymującym, więc suszenie było efektywniejsze, bo zużyliśmy gazu mało, ale suszyła się bardzo długo. I mówię, kurde, jeżeli tak to pójdzie, to będzie masakra. Ale przyjechał szwagier, obaliliśmy 50 i załączyło mi się w głowie, przecież to jest kurwa Fahrenheit. Więc no takie pierwsze koty za płoty. Nikt nie mówił, że pójdzie od razu dobrze. Jeśli chodzi o miejsce na dzisiaj, jest to miejsce, które jest bezpośrednio przy podajniku kubełkowym. Tak więc jeżeli wysuszymy kukurydzę, następnie ją ostudzimy, to po prostu mamy przestawione tak, że przesuwamy sobie tą rynienkę i leci bezpośrednio do podajnika kubełkowego. Na tyle wygodne, że po prostu nie zużywamy czasu na kolejne przesypywanie i przewożenie suchej kukurydzy, tylko bezpośrednio idzie do zbiornika. I jeszcze, mimo że jest wychłodzona kukurydza, dochładzam ją, wentyluję za pomocą tego oto wentylatora. Nagrzewnica nie stoi, po to nagrzewnica stała do tego słonecznika, który był skoszony ostatni. Jako ostatni. I w ten sposób jeszcze tam ją sobie, że tak powiem, przedmuchuję, żeby temperatura była możliwie zbliżona do temperatury powietrza. Tam schodzę do takich 15 stopni, 15, 13, a potem mówię jeszcze dla bezpieczeństwa, co każdą suszarnię, którą wsypuję do silosów, po prostu przedmuchuję za pomocą wentylatora. Suszę do 15,5% wilgotności i potem za pomocą chłodzenia schodzę tam do 13-13,5. Teraz mam przedobrzoną, bo zszedłem do 12, ale byłem po operatora kombajnu i tak się wszystko, że tak powiem, jakoś szybko akurat zbiło, więc trochę jest przedobrzona, ale lepiej za mało niż za dużo. No i co? I tak naprawdę jeśli chodzi o umiejscowienie tej suszarni, jest o tyle spoko, że jest osłonięta z dwóch stron. Z jednej strony chlewnia, z drugiej strony tutaj właśnie zabudowa silosy, więc jeżeli wieje ze wschodu, z północy bądź z południa, to tutaj praktycznie nie ma jakiegoś przeciągu. Gorzej, jeżeli zacznie wiać od zachodu. Docelowo wiadomo, że najlepiej jakby to stało pod wiatą, bo tak jak teraz zapowiadają opady deszczu na noc, no to będzie dupa. Na mrzawki nie patrzę, ale na jakieś tam większe opady trzeba jakąś uwagę zwrócić, więc będą krótkie przestoje. I co? I idziemy dalej. Kosz przyjęciowy wisi w tym roku na górze, z tego względu, że postawiłem żmijkę 14-metrową, którą mamy do przesypywania zboża i do załadunku tirów z przyczep. Dlaczego postawiłem na takie rozwiązanie? Tak naprawdę z dwóch powodów. Powód numer jeden, że mam 14 metrów do cofania przyczepą dwuosiową krócej. Powód numer dwa, w razie, nie daj Boże, jakiegoś pożaru i tak dalej, gdyby stała tutaj przyczepa z ciągnikiem, no to są praktycznie bezpośrednio przy samej suszarni, a w ten sposób no jest to jakaś tam forma bezpieczeństwa. Ja to sobie tak tłumaczę i tyle. Mówię, to jest pierwszy rok, więc też nie wiem do końca, z czym to się je i tak dalej, więc wolałem sobie postawić taką żmijeczkę dodatkowo i żyć trochę spokojniej. Z tym, że jest problem akurat, jeśli chodzi o samo dopełnianie, że tak jak wchodzi żmijką, to się rozsypuje na dwie strony, a z tej żmijki rozsypuje się na jedną, więc trzeba tam na dosłownie 5 minut żmijkę zatrzymać, poczekać, dosypać i wtedy jest nasypane na full. Teraz najciekawsza część
której tak naprawdę nie byłem do końca świadomy, bo wydawało mi się, że nie będzie z tym problemu. Zbiornik na gaz. Zbiornik na gaz kupiłem, 4850 litrów w niego wejdzie, więc tutaj no już można zrobić ładną ilość suszenia, ilość suszarni. Jest to zbiornik na płozach, z tego względu, że okazało się, że na naszej działce nie ma zbyt wielu lokalizacji, żeby ten zbiornik sensownie móc postawić. I tutaj właśnie z projektantami współpracującymi z Romgazem i właścicielem Romgazu bardzo długo zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby to po prostu miało ręce i nogi. No i postawiliśmy na zbiornik, który jest zbiornikiem tymczasowym, zbiornikiem na płozach, nie jest zamontowany na stałe. Gaz idzie za pomocą węża 3/4 do suszarni i mogę tak naprawdę sobie go po skończeniu suszenia przestawić w dowolne miejsce. Trzeba wykonać demontaż, w sensie zdemontować uziemienie i zdemontować wąż. I to jest cały demontaż, jeśli chodzi o ten zbiornik. Stoi, no tak można powiedzieć, że w przejeździe, ale inaczej się nie dało, bo tu 3 metry, tu 3 metry, więc jest przejazd na ciągniki, ale no po skończeniu suszenia po prostu będzie trzeba wsunąć to głębiej, żeby po prostu nie zawadzało. Bo mówię, miało w moich myślach, w moim, że tak powiem, planie wyglądało to zupełnie inaczej, a wyszło jak wyszło. No ale zbiornik, mówię, zbiornik zakupiłem, nie chciałem się bawić w dzierżawę. Mówię, docelowo wyjdzie to taniej, zawsze ten zbiornik jest i zawsze w każdej chwili mogę, że tak powiem, uruchomić suszenie i się nie muszę na nic oglądać. Więc tak wygląda cała instalacja odnośnie kosztów suszenia i tak dalej. To więcej powiem, jak już skończę, wtedy będę wiedział dokładnie. No. I tyle. A, nie tyle, bo jeszcze kupiłem do niego silnik elektryczny 18,5 kW, który gdzieś tam pokazywałem podczas żniw, ale postawiłem w tym roku na napęd z ciągnika, napęd z wałka, bo tak właśnie zaczynając jest to pierwszy sezon, więc nie wiedziałem do końca, z czym to się je, jak to chodzi, jakie obroty, jaka będzie osiągana temperatura. Więc mówię, dobra, postawimy ten ciągnik, niech sobie na tym ciągniku, że tak powiem, na tym wałku się kręci, a w przyszłym roku już będziemy kombinowali, żeby po prostu było to na silniku. Wtedy przynajmniej ciągnik jest jeden dodatkowo w użytku.